styl walki. Taki, nie mam takiego stylu walki, który szybko kończy. Taki jest wynik tego wszystkiego. Nieraz jest to dla mnie zaskoczeniem, że ta walka tak szybko się kończy. Michał Andryszak to z pewnością jeden z najlepszych polskich ciężkich. Jego walki zazwyczaj, bez względu na to, czy wygrywa, czy przegrywa, trwają bardzo, bardzo krótko. Kiedy jest w dobrej dyspozycji i w jego głowie wszystko gra, jest niesamowicie niebezpieczny. Andryszak staje przed szansą zostania drugim mistrzem w królewskiej dywizji w historii organizacji. De Souza może natomiast zostać drugim podwójnym mistrzem FEN. Potworna siła i nadludzka wytrzymałość, czy fantastyczna technika oraz spryt. Chciałbym zawalczyć na pewno z zawodnikiem temperamentnym, który nie przyjeżdża tylko po wypłatę, tylko chce zwyciężyć i wydrzeć to zwycięstwo. Takie zestawienie uważam, że mają sens dla kibica, żeby mógł obejrzeć fajne widowisko sportowe, zacięte widowisko sportowe. To jest starcie w kategorii królewskiej. Waga ciężka rządzi się swoimi prawami, tutaj jeden cios może zmienić wszystko. Uważam, że w tym sporcie zostają wytrwali. Wytrwałości mi nie brakuje, bo jestem tutaj od 13 lat. Zaczynałem, kiedy ten sport kompletnie nie był komercyjny. Chcę to robić i całe swoje życie podporządkowuję tak, aby móc startować w MMA. Andryszak versus De Souza.